I przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5a, druk numer 1. Wchodzę do planu finansowego i tutaj plan jest dokładnie taki, jak zaproponowaliśmy rok temu. Po przyjęciu budżetu przyjmuje się plan, następnie można go zmieniać, czego żywym dowodem jest druk numer 2, gdzie proponujemy pewne zmiany. Pozwolę sobie omówić w dwa linki obie razy. W druku numer 2 proponujemy przesunąć środki z trzech paragrafów na dwa inne, które macie Państwo wymienione. Natomiast jakie są tego przyczyny? Przesunięcie na paragraf 4110 to jest przesunięcie związane z tym, że 30 zł brakuje do opłacenia ZUS-u dla osoby, która będzie sprzątała biuro, a 4300 paragraf to jest paragraf, z którego chcielibyśmy wydzierżawić, ponieważ nie stać nas na zakup jednorazowy, ale możemy wydzierżawić nową kopiarkę, bo obecnie to już dwa lata temu rozmawialiśmy o tym, że jest w stanie bardzo złym i obecnie jest w stanie agonalnym, także czasem też zdarza się, że jest ryzyko, że Państwo kiedyś nie dostaną materiału po prostu na CIS-a, bo się drukuje już w różny sposób. Jest to możliwe, dzierżawa taka kosztuje około 560 zł miesięcznie. W tym jest urządzenie, obsługa cała, gdy się zepsuje, wszystkie części kupuje ta firma. Dostarcza tonel 2000 skopiowanych sztuk, również są na ich koszt środka. I